Stomatologia estetyczna polega między innymi na wykonywaniu licówek porcelanowych, na wykonywaniu odtwórczych odbudów zębów w postaci bondingu. W zakres stomatologii estetycznej wchodzą między innymi zabiegi, zaczynając od początku zabiegi profilaktyczne, higienizacyjne, tak? Czyli usunięcie kamienia, inaczej scaling, piaskowanie zębów z osadów, a także wybielanie zębów materiałem wybielającym i lampą wybielającą. A w dalszej kolejności jest to stomatologia odtwórcza, estetyczna, czyli właśnie bonding lub licówki. Jakość usług stomatologicznych możemy podnieść poprzez m.in. zastosowanie mikroskopu zabiegowego, który daje nam duże powiększenie, pracę w dodatkowym polu zabiegowym i oświetleniu. Poprawia to nam znacznie jakość leczenia, jakby długoterminowe przetrwanie zęba, też rokowanie na przyszłość. Tak? Można dodatkowo zastosować lupy stomatologiczne, troszkę mniejszy zakres powiększenia, ale też służą do wysokoprecyzyjnych prac w powiększeniu. Można mikroskop czy lupy zastosować do tak naprawdę wielu aspektów stomatologii. Między innymi stosujemy tutaj do leczenia kanałowego pod mikroskopem. Można wykorzystać do szlifowania zębów pod prace protetyczne, a także do zwykłych odbudów zębów w postaci wypełnień. Kamień nazębny przede wszystkim powstaje u osób, które niewłaściwie stosują higienę jamy ustnej poprzez niedokładne szczotkowanie zębów, odkładanie się płytki nazębnej i następną mineralizację tej płytki. Często towarzyszy to osobom zamieszkałym w miejscach o wysokiej twardości wody, a także upalaczy papierosów, u osób, które dużo spożywają kawy, herbaty lub ewentualnie innych używek i w następnej kolejności niedokładnie przyczyniają się do oczyszczania zębów.